się zmienia. Anna Maria Szydek. Uchwała Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w sprawie wymiany pieców i kotłowni węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Podstawę pomijam, paragraf pierwszy. Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o wymianę pieców i kotłowni węglowych znajdujących się w zasobach komunalnych oraz w zasobach osób nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie został ustanowiony kurator zarządzany przez ZBK na ogrzewanie ekologiczne na koszt gminy. Paragraf drugi. Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z niepokojem. Uzasadnienie. Wymiana ogrzewania zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest ustawą o ochronie praw lokatorów, leży w gestii właściciela nieruchomości, a nie najemcy lokalu mieszkalnego. Zatem koszty związane z wymianą ogrzewania winien ponosić właściciel, a nie najemca, który jedynie zobowiązany jest do utrzymywania urządzeń grzewczych w należytym stanie. Z uwagi na znaczne koszty wymiany ogrzewania, gmina nie może obciążać nimi najemcy. Chciałam jeszcze tutaj dodać, dlaczego w uchwale są zasoby osób nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie został ustanowiony kurator. Te zasoby, którymi zarządza Zarząd Budynków Komunalnych, gdzie nie ma kuratora, są to tylko i wyłącznie budynki dochodowe. Tam, gdzie nie ma dochodu w budynkach osób nieznanych z miejsca pobytu, ZBK oddaje je kuratorom. Stąd też wniosek, że ich są pieniądze na to, aby w tych budynkach również zostały wymienione piece węglowe. Gmina przeznacza pieniądze na wnioski dla najemców. W gazetach piszą, w prasie również piszą, zachęcają najemców. Jest to przerzucanie kosztów wymiany ogrzewania na najemcę, a właściciel umywa ręce. Dzisiejsze jeszcze tylko dodam, trasa pisze, że została wynajęta firma. Miasto ma zamiar wynająć firmę za 200 tysięcy złotych w celu przeliczenia ilości pieców węglowych i palenisk węglowych w Krakowie. Natomiast gmina miasta Krakowa ma 127 swoich kamienic i trudno mi jest uwierzyć w to, że nie wiedzą, ile tam jest palenisk. 1670. No więc właśnie. Natomiast jeśli chodzi o te budynki osób nieznanych z miejsca pobytu zarządzanych przez ZBK, nie sądzę, żeby było ich więcej niż około 50. Łatwo jest policzyć, ile pieców węglowych i jaki będzie koszt wymiany. Pieniądze będą pochodziły z Unii Europejskiej, bo dostaliśmy 2 miliardy, będą również przeznaczone na ogrzewanie ekologiczne. Dziękuję. Dziękuję jeszcze. Tak, proszę bardzo, pan Krzysztof. No to nie dobrze, że pan zajął sobie mówić. Nie no, proszę. Dziękuję. Ja byłem na takim spotkaniu w Radzie Miasta, gdzie to było omawiane. No muszę powiedzieć, że tego typu uchwała niczego nie rozwiązuje, ponieważ to problem nie polega nie tylko wyłącznie, to nawet nie połowa problemu wymiana tego ogrzewania na ogrzewanie. Tylko później, jeżeli dana rodzina, załóżmy, mieszka w mieszkaniu komunalnym, teraz macie poważny problem, żeby połączyć koniec z końcem, a będzie miała ogrzewanie gazowe albo elektryczne, to przecież nie będzie w stanie tego zapłacić, bo tam jest wysoka kubatura, duży metraż, z reguły przekraczający 80 metrów kwadratowych i to jest po prostu niemożliwe, żeby zapłacić, znaczy węgiel jest najtańszy. Więc jeżeli już przygotowywać jakąś uchwałę, to uchwałę, w której by było napisane, w jaki sposób miasto, czy żebyśmy się zwracali do miasta, żeby dofinansowywało tym ludziom później ogrzewanie, no bo przecież jeżeli im wymienimy na... Ale to jest ten sam temat. Nie, tylko ja jestem przeciwny, mogę skończyć, ja jestem przeciwny podejmowaniu uchwały tym, ponieważ to żadnego problemu nie rozwiązuje, tylko będzie generowało jeszcze większy. Dziękuję. Już pan Jakubowski, proszę. Odpowiadając na pana propozycję o dofinansowaniu komukolwiek ogrzewania, uprzejmie pana informuję, że miasto, nie wiem czy nadal, ale dotowało ogrzewanie MPC-owskie, co stoi również jawnie w sprzeczności z przyzwoitością, ponieważ mnóstwo, nawet na terenie naszej dzielnicy, a zwłaszcza naszej dzielnicy, kamienic, o czym mówił pan Kozdronkiewicz w punkcie pierwszym, nie ma możliwości przyłączenia się do MPC-u, ponieważ nie ma jak tego zrobić. I nawet jeżeli tam jest ogrzewanie innego typu niż MPC-owskie, jest to ogrzewanie, nazwijmy to ekologiczne, czyli na prąd, czy bardziej ekologiczne niż na gaz gazowy,
mieszkańcy nie otrzymywali nigdy dopłat, a do NBC-u dotrzymywali dopłaty. Teraz dopłacanie komukolwiek i proponowanie tego, no to znowu wracamy się do poprzedniej epoki, bo tam wszystkim do wszystkiego dopłacano, czy się stoi, czy się leży i tak dalej. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę bardzo. Ja to jedno dodam, bo sprawy tego NBC-u i tego dofinansowania to już są nigdy. Proszę Państwa, jako wspólnota podłączyliśmy się do NBC-u w zeszłym roku, czyli drugą zimę ogrzewamy. Dostaliśmy oczywiście dofinansowanie z NBC-u na cały budynek. 30 tysięcy minus podatek VAT-u. VAT nam odebrali, czy tak naprawdę dostaliśmy 24 niecałe tysiące złotych. Dla całego budynku, nie do mieszkania, tylko na cały budynek. To było całe dofinansowanie NBC-u do 24 tysiące, inwestycja nas kosztowała 240 tysięcy. Instalacja, cała instalacja z projektem, z uzgodnieniami ze wszystkim. A więc to jest taki nic z tym dofinansowaniem. No nie jest. No jedno, ale to jest tyle, co kropla w morzu. A ja w sobie założę, że gazowy przemysł nie prowadzi. No ja chciałem na to, że ja zadawałem pytanie referentowi, a odpowiadał nie wiem dlaczego radny Jakubowski, więc ja chciałem odpowiedzieć radnemu Jakubowskiemu, że w konstytucji mamy wpisane społeczną gospodarkę rynkową, a nie gospodarkę rynkową, już na pewno nie wolną, wyłącznie wolną gospodarkę rynkową. Zgodnie z zasadą społecznej gospodarki rynkowej należy się pewien solidaryzm społeczny w stosunku do ludzi, których nie stać na ogrzewanie mieszkania, jeżeli się wymieni ogrzewanie na tak zwane ekologiczne i nie będą w stanie po prostu tego zapłacić. Proszę pani Elżbieta Wyszyńska, pani Klubowska. Proszę Państwa, ja uważam, że nieporozumienie, żeby miasto finansowało wymianę ogrzewania w budynkach Proszę panie Jakubowski. Ja jedno zdanie. Panie Krzysztofie, społeczna gospodarka rynkowa nie polega na tym, co było w komunizmie, że się coś komuś rozdaje. To tyle, to trzeba rozróżnić sobie. Można na Google wpisać w internecie i sobie porównać. Dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję. Ja się chciałem coś powiedzieć. Proszę Państwa, jeśli ktoś chce mieć ciepło, to musi zapłacić. Bez względu na to, czy to jest węgiel, czy to jest drewno, czy to jest koks, czy to jest prąd, czy to jest gaz. I nie ma jakichś diametralnych różnic w dzisiejszym świecie. Przy spadającej cenie gazu 10% to spadła, a przy wzrastającej cenie węgla. Biorąc jeszcze pod uwagę wszelkiego rodzaju subiekcje, którą muszę sobie zadać dana osoba, czyli przywozu tego i transportowania na górę, czasami jest to porównywalna kwota, a czasami jest niższa. Jeśli chodzi o to, że nie znamy z miejsca pobytu, to nie dotyczy po prostu jakichś wielkich domów czy czegoś. Taką instalację można zdemontować w ciągu dnia, jeżeli człowiek się wyprowadza i przeniesie ją ze sobą. I to nie jest, czy pokojowe mieszkanie, to koszt materiału może być w granicach 3,5 tysiąca, żeby to zrobić. Materiału samego i naprawdę nie są to takie wielkie koszty, jak mi się wydawało. Czasami węgiel jest o wiele droższy niż ogrzewanie gazowe. Elektryczne jest strasznie. Natomiast gazowe nie jest takie przy dobrym ekologicznym piecu ustawionym nie ze sterownikiem, że jak nas nie ma, to jest 15, jak jesteśmy, to jest 19. To kosztuje po 5 tysięcy. Gwarantuję ci. Ale on to kosztuje po 5 tysięcy, ale wyższy. To nie jest akceptacja. Ciężko szkodzi. Wejdę w polemikę, ale poza punktem. Kto z Państwa jeszcze chce nie widzę, tak w razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Zwłaszcza osób jest za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? 5 osób jest przeciwko. Kto się wstrzymał? 16 osób za, 5 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Przewodniczący, ja sobie pozwolę złożyć wotum separatum, nie będę składał do tego uzasadnienia, tylko do tego głosowania.
Uważam, że to po prostu wyjątkową głupotę, po prostu jako dzielnica rodziny, przegłosowują coś w tym kształcie. Dziękuję. Brałem udział w głosowaniu? Głosowałem przeciw i mam prawo złożyć wotum separatum. Robię wszystko zgodnie ze statutem. Proszę pisemnie złożyć. Nie muszę pisemnie. Z uzasadnieniem muszę. Tego nie muszę.